No witam, dzień dobry w pierwszym dniu turnieju. Buff Booster, piąteczki bez niebieskiego. Oto moja super, mega, niesamowita, najlepsza na świecie obronna. Dobra, jeszcze obrony nie mamy. Nie wyłączałem głosu muzyki i dźwięków walki. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Póki co to trzeba ruszać. Do akcji wziąłem dwa zdjęcia statusu, bo tylko zielony wchodzi w grę. Ewentualnie Domicja na 3, ale nie chcę grać 3-2. Także zagramy tutaj w ten sposób, dlatego że przykładowo, jakby mi szybko zdjęto Melendora, to jakbym miał kontrę z Isroda i Zeleny na całym tamtej drużynie, to pozamiatamy. Dlatego robimy tak, a nie inaczej. Ja tylko zobaczę, czy są prawidłowe. Są prawidłowe. Zielony w pierwszej kolejności. Idzie. No i właśnie, teraz pytanie, gdzie strzeli ten pan. Trzeba jak najszybciej leczyć. Same żółte jakieś spadają. Co to ma być? Żółte, 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 żółte. Zostawiam sobie tego Kedmona. Ile tutaj? Przez trzy. Jeszcze. A my się przygotujemy w razie czego na zdjęcie statusu. Tylko wystrzeć oczywiście.
75. Dobra. Z Heimdallem. Dobra, klocki były ciężkie. Na początku. No, ale poszło. Dobra, składanie klocków. No, w pierwszej kolejności skupiam się na tych swoich dwóch kolorach. Dobra, tutaj co mamy? Gramy tym samym. Czyli tak. A jak mam jakieś trójki obecne, to składam od dołu, żeby sobie nie popsuć górną trójką tej dolnej. Czyli idziemy zielonymi środkowymi. Szczególnie, że przesuwamy sobie fiolet. Dobra, rewelka. Tak się zastanawiam. Tutaj? Jeżeli mamy? Nie, to się lipa. Dobra. Jakby coś, to zrobimy tak. Tak, zrobimy szybko. Tereskę. Teraz możemy lecieć dalej. Niebezpieczne. Dobra, włączamy sobie L. Mamy niezłe klocki. Uważam, że bardzo dobrze są. Tutaj to szybko. Gorzej, jak mi się zacznie pojawiać coś takiego jak czarny rycerz na tanku. Szczególnie, że te statusy mogą być mi dwa potrzebne, ale tutaj z tej strony zrobimy tak, że sobie w ten sposób. Już tam pal go licho był ten czerwony, tak, nie? Zastanowić. Co tutaj puścić? O, będziemy mieć, zrobimy sobie fiolet. Się z tym paleniem trochę. Hmm.
skoczyłem. Szybciej uderzyć. Gefion w Gefion. Dobra, elegancko. A teraz ciśniemy tych po lewej. One spalą. Jak tak dalej pójdzie. No tak lekceważyłem trochę Azlara. Jakoś strasznie mi szybko spalił Hel z tym. Z Rigardem. Tutaj sobie niech kieł uruchomi, zdejmę status. Normalnie gram Kingstonem zamiast Kedmona, ale tutaj mając dwa buffy, o Boże, Afrika. Ej, ten dziwny Mikołaj. Statusy. To tutaj musimy zrobić tak. I tak na dobrą sprawę. Zamienimy. I teraz się zastanówmy, czy nie będziemy potrzebować jakiegoś innego, na przykład żółtego. Nie no, tutaj to zobaczymy, ale może być ciężko. Zastanówmy się. Idziemy prawo. Dobra, już mamy 4, 2, 2, pod. O, i teraz sobie zrobimy ten. No zaraz sobie zrobimy zielony. Mm.
Tutaj nam się ładnie ułożyło, bo hel mogliśmy szybko złożyć. No właśnie. No właśnie, czyli już jest to, o czym mówiliśmy. No właśnie. Dlatego dwa statusy bierzemy. Dobra. Co mamy? Co możemy składać? Te najpierw zielone, bo one nam tutaj nie komplikują. Dobra, czy możemy mieć diamencik? Możemy mieć. Mamy do złożenia dwie trójki. Fioletowe. 59. Odpaleniem ninja sprzątnąć. No i cóż, ładnie się pyka, co? Trochę pomyślunku.
elegancja Francji. Twarda ta Marianka. Tysiąc około tam 11 czy chyba 15 było, jak miałem dwa buffy z Melendora, ale jak włączę trzeci buff z Rigarda, zobaczymy ile sprzętnie. Już 250 prawie do przodu. To trzy buffy to bardzo dużo. No dobra, szanowni państwo. Bardzo ładny wynik. Tego gościa kojarzę. Uf, może to kobieta. Pan to znowu jest. Jezu, patrzę na niektóre składy, to wydają ludzie tyle kasy. Ja zbieram kilka miesięcy diaksy na jakieś durnowate locowanie eventu. Dobra, póki co żyjemy. Najważniejsze, żeby w tym wszystkim obrona się spisała, bo jak na przykład będę miał 0-1 po pierwszym dniu, czyli E, no to ja tego nie nadgonię, tak? A naszym celem jest 1%. Ja już nie twierdzę, żebym bez odnawiania mieć szansę, ale może. Co? Dobra. Póki co ładnie było. Dzięki i zapraszam jutro.